Kiedy ostatnio wrzuciłem filma na portal YouTube? 3 marca ostatni filmik był. Intro! Hej, witacie z tej strony Bloody, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Black Ops 3. Gramy sobie na mapie Rift. I jest to nowa mapka z dodatku najnowszego, czyli Eclipse, chyba tak to się to mówi. Grałem sobie tutaj KN-ką, z kamuflażem policja. Policja, no tak to mogę ująć. Bardzo policyjny, powiem wam, ten kamuflaż. No ale dobra, nie w tym rzecz. Teraz chciałem coś powiedzieć w ogóle, gdzie ja w ogóle do chuja byłem. Ale to ująłem, dobra. Gdzie ja w ogóle byłem tyle czasu i dlaczego nie było żadnego filmiku? Bloody, co się z tym działo? Prawie 2 miechy, nie? A co się ze mną działo, już wam mówię. No, wiem, że często to usprawiedliwienia moje są, ale teraz to troszeczkę coś tam warto powiedzieć. Pierwsza sprawa to jest maturka, którą będę pisał za tydzień, niecały nawet tydzień. No, powiem wam, przejebana sprawa. Tyle nauki, ile ja miałem w tym roku, to jest po prostu masakra. Jeszcze nigdy w życiu aż tak się nie uczyłem, naprawdę, mówię wam z ręką na sercu, nigdy w życiu aż tak się nie uczyłem jak w tym roku. Po prostu musicie to przeżyć, może już to przeżyliście, a jak nie, to zobaczycie, jaki jest hardcore w 4 klasie, albo 3 liceum, albo 4 technikum, czy liceum. No, polecam. Następna sprawa to jest taka, że mi nie było z powodu Call of Duty, z powodu Black Ops 3, tak bliżej mówiąc, tak to powiem. No jak wiecie, Black Ops 3 no, nie jest najlepszą częścią pod względem technicznym. Są jeszcze tutaj niedociągnięcia, są lekkie błędy. No i niestety mój nieogar, moja nieumiejętność gry w Call of Duty, tak to ujmę, to się skumulowało i po prostu no, nie umiem grać tego koda. Poprawiło się może troszeczkę, ale to jest naprawdę bardzo mało. Co do poprzednich kodów, bo na przykład w takim Ghostie to takie 20x3 to nie było dla mnie jakimś większym problemem, a tu jest nawet bardzo dużym problemem, naprawdę, to jest dla mnie święto wbić nawet taki wynik, a to nie jest jakiś super dobry wynik nawet, nie? No, i z tych dwóch powodów najbardziej wynika z tego, że mnie nie było, tak to powiem. Czy wracam na stałe? Nie wiem. Nic nie obiecuję, tego jestem pewny, bo często ja obiecuję, a później z tego gówno wychodzi i się tak po prostu też wkurzyłem i nie chcę być do was też w porządku i nic nie obiecuję. Będą to będą, nie będą to nie będą. Nie, nie będą to nie, ale myślę, że będą. Myślę, że będą, jestem bardzo dobrej nadziei. Wiem, że polska scena Call of Duty praktycznie zanikła, bo tylko Luci tam urzęduje ze Spajem. Ale ja się nie poddam, ja będę dalej walczył i jeszcze Valdi, bardzo fajny youtuber, ja go zawsze praktycznie oglądam, to jest taki youtuber niedoceniony, naprawdę, kiedyś go polecę, wiem, że gówno mam widzów, ale może ktoś z moich widzów nie zna tego ziomka, a powiem wam naprawdę, w takim fajnym starym klimaciku nagrywa te Call of Duty, no. Ale dobra, nie w tym rzecz. Co tu jeszcze bym mógł wam więcej powiedzieć? Też zrobiłem ten filmik z takiej fajnej dzisiaj okazji, takiej mojej uroczystości. Dzisiaj zakończyłem pewien etap w życiu, taki większy etap w życiu, czyli skończyłem całkowicie szkołę. Zakończyłem technikum, Adama Kocura, górnicze. Zdałem wszystkie egzaminy zawodowe, jestem bardzo z siebie dumny i zadowolony, że zdałem te egzaminy zawodowe. Wiadomo, ja na kopalni nie zamierzam całego życia spędzić, ale na pewno jakąś część tam spędzę, bo no, bo hajsik się przyda, tak szczerze mówiąc. No i oczywiście te pieniądze, co zarobię na kopalni, zamierzam w coś fajnego inwestować, żeby dalej na przyszłość było, nie? Ale dobra. Tyle na temat tego, co się u mnie dzieje w tak realnym życiu, tak rzecz biorąc. Powiem wam, dużo informacji, dużo przecieków z nowego Call of Duty, z Battlefielda wyszło. No na pewno zrobię jak parę filmików o tych właśnie przeciekach, o tych faktach nawet niektórych. Na pewno zrobię. Nie wiem, jak teraz będzie dokładnie z filmikami, ale postaram się do was wrócić. Myślę, że takimi małymi kroczkami, jak teraz będę wracał, to będzie bardzo fajnie i że zostanę wtedy na dłużej. Dobra,
Ja na ten moment będę się z wami żegnał. Myślę, że ten gameplay wam się w miarę spodobał. Nie jest to jakiś wynik oszałamiający, ale jest z nowej mapki, więc daję. O tym DLC na pewno też się, o tym, no, całym DLC się na pewno coś wypowiem. Zamierzam nawet poradniki z zombie ogólnie robić. Nie wiem, czy was to będzie w ogóle interesowało, ale na pewno jest parę moich widzów, co grają na zombie, lubią na zombie grać. Ale zamierzam coś takiego zrobić, ale zobaczymy wszystko, jak to będzie. Właśnie, grałem też ze Spajem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dobra. Lajkujcie, subskrybujcie, oczywiście komentujcie, dajcie znać, że w ogóle jesteście. Wiem, że parę tam osób odszedło ode mnie. No cóż, tak bywa, jak nie ma kogoś tyle na YouTubie. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!